Ile jest gwiazd na niebie? Gdy w pogodny wieczór spojrzysz w niebo, będzie ci się wydawało, że widzisz miliony gwiazd. W rzeczywistości gołym okiem widzimy zaledwie drobną część tego, co naprawdę oferuje kosmos. Bez wspomagania się techniką, z Ziemi można dostrzec nie więcej niż 6000 gwiazd. Z tej liczby musimy odjąć co najmniej połowę, widoczną jedynie z półkuli południowej. Z kolei od tej połowy musimy odjąć mniej więcej kolejne 1000, ponieważ szacunki dotyczą idealnych warunków, z którymi mamy do czynienia dość rzadko. Z tego też powodu w przeciętnie pogodną noc zobaczymy od 1000 do 2000 gwiazd. Przeszkadzają nam zanieczyszczenia, para wodna i przede wszystkim światło. Obserwując niebo musimy unikać latarni miejskich czy też pełni księżyca. Jeżeli jesteśmy zdesperowani, zawsze możemy się wybrać do Izerskiego Parku Ciemnego Nieba. W antyku stworzono system wielkości gwiazdowej, dzielący obiekty widziane z Ziemi ze względu na widoczność. Skala wynosi od 1 do 6, przy czym jedynkę przypisuje się ciałom o największym blasku, a szóstkę tym ledwo dostrzegalnym. W późniejszych czasach zasadę tę udoskonalono, dodając wartości zerowe, a nawet ujemne. To tak zwana obserwowana wielkość gwiazdowa, przy ustalaniu której pomija się wpływ atmosfery. Trzeba pamiętać, że te jednostki mają wartość względną. Nie oddają rzeczywistej jasności gwiazdy, a jedynie to, jak ją postrzegamy z naszej perspektywy. Dlatego blask bliskiego nam Syriusza ocenimy jako mocniejszy od Betelgezy, mimo że jest ona tak naprawdę większa i jaśniejsza. W łatwy sposób możemy wyjść poza skalę wielkości gwiazdowej. Nawet słaby teleskop lub lornetka ukazują kilkukrotnie więcej gwiazd niż nieuzbrojone oko. Już XIX-wieczny sprzęt pozwolił astronomom skatalogować prawie 1000 gwiazd. Obecnie natomiast, dzięki technice optyki adaptacyjnej oraz teleskopom wysyłanym ponad atmosferę, możemy oglądać co chcemy. Kwazary, pulsary, mgławice, a nawet przykryte przez warstwy pyłów i gazów gwiazdy w centrum naszej galaktyki.